Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 5 grudnia. Nie można żyć jednocześnie po to, by spełniać wszystkie własne zachcianki i by służyć Chrystusowi. Żyj jako Jego uczeń. On zabezpieczył już wszelkie Twoje prawdziwe potrzeby. Mnóstwo rzeczy wrzucamy do kategorii nie mogę żyć bez, ale prawda jest taka, że wiele z nich jest nam zupełnie zbędnych. Może są wspaniałe i miło się nimi cieszyć, może są to cudowne błogosławieństwa czułego i kochającego Ojca, ale nie są naszymi potrzebami i nie wolno ich tak określać. Gdy nazywamy coś potrzebą, mówimy sobie, że musimy to mieć, nie możemy bez tego żyć, a wręcz mamy prawo tego wymagać. W związku z tym oceniamy Bożą miłość w oparciu o to, ile rzeczy z listy tych uznanych przez nas jako potrzeby Bóg nam już dostarczył. Gdy to robimy, nasze życie kształtuje się wokół koncentracji na potrzebach i spędzamy dużo czasu rozmyślając nad nimi i podejmując różne działania, by je zaspokoić. Niewiele czasu zostaje na poszukiwanie Bożego Królestwa. W związku z tym list do Filipian 4, 10-20 daje nam pewne pomocne wskazówki. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Przestajesz się modlić o rzeczy z listy niezbędnych i jesteś wolny, by oddać się pracy dla Królestwa, gdy po pierwsze, jesteś przekonany, że Bóg da ci siłę, jakiej potrzebujesz, by stawić czoła temu, co dla ciebie przeznaczył. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Po drugie, naprawdę wierzysz, że Bóg jest aktywnie oddany realizacji twoich prawdziwych potrzeb. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Gdy łaska sprawia, że twoje serce odpoczywa w tych prawdach, nie żyjesz już obsesją na punkcie swoich potrzeb i jesteś wolny, aby oddać się uwielbieniu i służbie Bogu. Dalsze rozważania i zachęta. Księga Psalmów 63.